Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Aslan ukazywał się mieszkańcom Narni w postaci dużego i przerażającego, aczkolwiek mądrego i życzliwego lwa. Był to jednak tylko jeden z jego przejściowych wizerunków, gdyż to jak naprawdę wyglądał, nigdy nie zostało pokazane. Swoją prawdziwą boską formę przybierał jedynie w świecie swojego ojca imperatora zza morza. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć wam o potędze tego boga Narni, który był odpowiedzialny za jej stworzenie. Posłuchajcie. Aslan oprócz tego, że był bogiem, był również jedynym prawdziwym królem Narni i miał wśród jej mieszkańców wiernych wyznawców, którzy byli mu bezwzględnie posłuszni. Mimo swojej nieopisanej potęgi, starał się nie ingerować w wydarzenia, które miały miejsce w krainie, gdyż pragnął, aby jego dzieci same radziły sobie z problemami. Nikt tak de facto nie był w stanie wyrządzić mu krzywdy, a jeśli poniósł śmierć, to tylko za swoim własnym przyzwoleniem. Potrafił zresztą zmartwychwstać, gdyż nie dotyczyły go prawa śmiertelników. Ciekawym aspektem była sama jego wielkość, gdyż ukazywał się mieszkańcom Narni w różnych rozmiarach. Działo się tak dlatego, że im więcej osoba, której się ukazał, posiadała mądrości i wiary, tym mogło łatwiej dostrzec jego duchową wielkość. Moc, jaką dysponował, była praktycznie nieograniczona. To właśnie dzięki niej mógł dosłownie tworzyć i niszczyć całe światy, czego przykładem było stworzenie Narni i zniszczenie świata Harn. Mógł również zmieniać wygląd swój, jak i innych, tworzyć portale i teleportować kogo tylko zapragnął, jak i przenosić wybrańców między światami. Samym oddechem był w stanie podnieść moralnie wiernych, uśpić ich, czy też przetransportować na ogromne odległości. Dysponował również potężnymi zdolnościami leczącymi i mógł wskrzeszać martwe stworzenia. Pojedyncza kropla jego krwi była w stanie przewrócić Kaspianowi pełną siłę i młodość, po czym przewrócić go na pewien okres do życia. W podobny sposób wskrzesił również 7 przyjaciół Narni, aby mogli odwiedzić jego królestwo. Mógł również stać się niewidzialnym, a sama jego obecność potrafiła zmieniać pory roku, przywracając Narni wiosnę po długiej, ciężkiej zimie. Z dziecinną łatwością potrafił również odwiedzać istoty we śnie, a jego wiedza była uosobieniem boskiego zrozumienia, widzenia i wyczuwania wydarzeń zachodzących w wielu światach, którymi opiekował się jednocześnie. Oczywiście w miarę potrzeby mógł stać się również niezwykle silny czy też szybki, a jego niewrażliwość powodowała, że nikt nie mógł go nawet zranić. Jedyną osobą, która przewyższała go pod względem mocy, był jego ojciec, cesarz Zamorza, którego głęboka magia zarania czasu i sprzed świtu czasu była mocą, na którą Aslan nie mógł wpływać i nigdy nie ośmieliłby się tego zrobić. Podsumowując, twórca Narni był bogiem, który mógł w każdej chwili rozwiązać wszelkie problemy swojej krainy, jednak tego nie robił, gdyż chciał, aby jej mieszkańcy sami kreowali swoją przyszłość. Służył im jednak radami i doglądał niczym pasterz swoje stado owiec. Być może, jeśli będziecie zainteresowani, przygotuję podobne materiały o Białej Czarownicy, Cesarzu zza Morza lub innych postaciach z tego dobrze opisanego świata. To jednak zależy tylko i wyłącznie od was. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!